Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętego Lucjana i dwojga dziatek męczenników. Pisany od Eusebiusza Cezaryjskiego, Liber Nonus, Capitulum Quintum. I świętego Hieronima i Symeona Metafrasta. Żył około roku pańskiego 300. Lucjan był rodem z Samosaty, miasta Syrii, z rodziców chrześcijańskich. We 12 lat pogrzebszy ojca i matkę, majętność swoją ubogim rozdał. A sam się na srogość ostrego żywota i na naukę Pisma Świętego udał. Jeszcze z młodu wina nie pijał, jedno samem wodę. Raz tylo na dzień jadł, a drugdy cały tydzień postami się dręczył. Większą część żywota na modlitwie i na płakaniu trawił, a błogosławieństwa płaczących szukał. Milczenie miłował, a serce bogomyślnością ustawiczną uweselając, na twarzy się zawsze smutny zdał. Gdy było mówić potrzeba, Pismo Święte w uściech zawsze miał, w którym się tak kochał, iż ledwie spać mógł o nim myśląc. Częstokroć na samym chlebie przestawał, drugdy nic co przez ogień przeszło nie jedząc. Za takim żywotem w Antiochii się naukom świętym przyuczywszy i wielki w nich nad inne pochop wziąwszy, kapłanem został. I pomagając innym młodym do pobożności i nauki, szkoły otworzył i uczniów niemało do ćwiczenia zebrał. Na więcej się pisaniem, mając na to prędką i piękną rękę, żywił i ubogie z tego karmił. A gdyby był pierwej sam pracę swej pożywał, aniżeli ubogiego nasycił, za nieprzystojność to sobie miał. Biblią już sobie na on czas ręką pisaną od pogaństwa i heretyków w języku greckim napsowaną i sfałszowaną, z języka żydowskiego naprawował. Gdy się tedy takimi rzeczami wsławił, a u ludzi bardzo wziętym był, Maksymianus cesarz, Galerius nazwany, który na on czas na wschodnich królestwach na sławniejsze kapłany na wygubienie wiary chrześcijańskiej mordował i już był Antyma Nikomedyjskiego i Piotra Aleksandryjskiego biskupy stracił, rozumiejąc, gdy głowy pierwsze zginą, iż wiara z nimi upaść miała, wtedy tego też Lucjana szukać i pojmać kazał. Ale się krył Lucjanus, aż go towarzysz jego, Pankracjus, zły kapłan i heretyk, który sławie jego zajrzał, ukazał i wydał. Wiedziono go tedy do Nikomedii na śmierć. Czasu tego ten okrutnik i dziadkom chrześcijańskim nie przepuścił, które gdy brać w usta tego, co i diabłom ofiarowano z natchnienia Ducha Świętego nie chciały, zabijać je kazał. Trafiło się też dwoje pacholąt zacnie urodzonych, jednego ojca i matki dzieci, iż się nauczeni od rodziców bałwochwalstwem brzydzili. I przyzwać ich kazał i piękną im wnętę, słów i potraw dziecinnych dając, do pożywania ofiar diabelskich, z innymi rówienniki ich pobudzał. Ale one nie chciały, mówiąc jako mogły, iż im tego rodzice zakazali, powiadając, że się oto Pan Chrystus gniewa. Tedy je rózgami bić kazał. A dzieci nie dbały, ani statku swego mężom równi nie mieniły. A jeden z oficerów rzekł, sromota wielka, aby cesarza rzymskiego dzieci dopiero z pieluch wywiązane zwyciężyć miały. Wnet ich ja do tego, co chcemy, przywiodę. I kazał z ostrej gorczyczki maść przyprawić, a ogoliwszy główki ich, mocną oną maścią namazał i do gorącej łaźnie wsadził. Wtedy się głowy ich rozgorzały, jakoby ogień na nich niecił, albo na nie piorun uderzył. I schylając się jako mogły na ziemię, przyrodzenie ich mdłe, onej okrutnej rzeczy nie wytrwało. Młodszy padnie i skona. Co widząc starszy, iż brat jego umarł, jako mógł, zawołał. Wygrałeś, braciszku mój, wygrałeś, Bóg ci pomóż. I całując brata swego, z radością i ono drugie dziecko na nim skonało.
To czyniono nad tymi, nad których laty i niewinnością większą, większe pożałowanie chrześcijańskie serca rozdzierało. To było w Nikomediej. Lucianus, gdy jadąc do Kapadocji był przyprowadzon, swoim wymownym i zapalającym ku Panu Bogu językiem, żołnierze, którzy w mękach usty się Chrystusa zaprzeli, karał, mówiąc: jaka hańba i sromota wasza, iż wy, ludzie rycerscy, którzy co dzień gardła swe na wojnie dla świeckiego Pana niesiecie, a tu ich dla niebieskiego Króla Jezusa szanujecie i umykacie? Co tam zyskujecie, a co tu utracacie, rozmyślcie się. Dla próżnej sławy i żołdu nędznego i urzędów, które was często mijają, takie niebezpieczeństwa podejmujecie. A tu, dla Pana swego, który dał krew za was, dla chwały i dobra wiecznego, która was pewnie nie minie, żałujecie się. Głupie bardzo czynicie. Wstydźcie się, dzieci i niewiast, które wam mężne serce pobrały, a ochotnie do tego najazdu idą. Co się z wami stanie, gdy was teraz Chrystus pozowie na sąd swój? Oni to słysząc, znowu jako z pogoni wracając się na męki bierzeli i około 40 osób, rzeczy swej umierając, za Chrystusa poprawili. Gdy już był do Nikomediej przyprowadzon, tam nalazł wiele znajomych chrześcijan i uczniów swoich. Powiadają, że też niejaka Pelagia, jego uczennica była, po którą gdy sędzia posłał, aby ją o wiarę w Chrystusa skarał, ona, bojąc się, aby czystości nie straciła, bo była w dziewictwie, z okna wysokiego skoczywszy, umarła, którą także za męczennicę poczytano. A iż Maksymian o Lucjanie słyszał, iż tak wdzięcznego pojrzenia i języka słodkiego był, iż kto go mówiącego słyszał, z trudnością się odjąć mógł, aby chrześcijaninem nie został, z daleka i przez zasłonę z nim gadał. Pierwej mu wiele obiecował, ale gdy się on z tego śmiał, pogroził mu, iż go nowymi mękami mordować miał. Na co mu on śmiałe serce i niebojaźliwe ukazał. I dał go do więzienia, gdzie dziwnymi onymi mękami trapion był. Między innymi, wszytkie członki jego stawów wyciągnąwszy, na skorupach ostrych grzbiet jego położyli. I innych mu wiele morderstw zadawali. Na koniec głodem morzyli i przez dni 14 na onych mękach i skorupach leżał. Przyszedł dzień trzech królów, na który bardzo pragnęli chrześcijanie, żeby to święto z nimi święcił, a służbę sprawował. Wskazał do nich, iż chce z nimi święto obchodzić. Gdy się im to niepodobno zdało, on u Pana Boga to sobie zjednał, iż za niebacznością straży do niego się na on dzień do więzienia wiele chrześcijan zeszło. A nie mając ani miejsca, ani ołtarza ku sprawowaniu chwalebnych tajemnic, każąc się im około skupić, na swych piersiach mszą miał, bo związany w znak leżeć musiał. I z nich ołtarz uczynił, mówiąc: dufam Panu Bogu, iż mu się ołtarz ten lepiej niżli inna materia podobać będzie. I tak świętą onę ofiarę odprawili, żadnych obrzędów i modlitw nie opuszczając, które k temu służą. Tak i sam uczestnikiem się ofiary stał, i innym, którzy nie byli, posłał. Nazajutrz dowiadował się cesarz, jeśli by jeszcze żyw był. On, ujrzawszy jego czelać, trzykroć zawołał: jestem chrześcijanin. I to mówiąc, skonał. Ciało jego Maksymian, u prawej ręki kamień wielki uwiązawszy, w morze wrzucić rozkazał, i było przez dni 14 w morzu, aż do dnia 15. Ukazał się swojemu uczniowi Gliceriuszowi, dając znać, aby szedł na brzeg morski. Gdy to uczynił, ujrzał do brzegu płynącego delfina, rybę wielką morską, a ona na swym grzbiecie ciało umarłe niesie, które wyrzuciwszy na brzeg, ale bez ręki prawej, sama umarła. O tej ręce rozmaite było u chrześcijan rozumienie. Jedni mówili, iż wiele w piśmie dla Chrystusa, pisząc święte księgi, robiła, osobną i skrytą cześć odniosła. Drudzy mienią, iż potem do brzegu przypłynęła. Jakokolwiek jest, chrześcijanie, wielkie dzięki Panu Bogu za objawienie ciała Jego, którego długo po brzegach szukali, oddając, z uczciwością pogrzebli. Tam, gdzie potem święta Helena, matka wielkiego Konstantego, temu męczennikowi ku pamiątce kościół zbudowała.
Bogu w Trójcy Jedynemu na cześć, którego jest sława i państwo na wiek wieków. Obrok duchowny. Nic ten żywot nie ma milszego, nic duszy smaczniejszego, żadna rzecz prędzej serca naszego od zamiłowania tego świata nie odwodzi, nic tak człowieka przeciw pokusom nie uzbraja, nic go tak prędko do dobrego nie pobudza, nic go tak cierpliwym nie czyni, jako nauka Pisma Świętego, w którym się ten męczennik tak kochał, do którego wyrozumienia, przykładem tego świętego, więcej potrzeba skruchy, niżli świeckiej mądrości, więcej płaczu, niżli dysputacji jej, więcej modlitwy, niżli czytania, więcej postów, niżli argumentów, więcej pokory, niżli filozofiej, więcej za grzechy żałości, niżli w rozumie biegłości. Ta nauka nic nie uczy, jedno miłości, nic nie gani, jedno świeckie i cielesne chciwości. Co k temu służy, jej to jest własne, co nie do tego wiedzie, porzucone jest i fałszywie jest przypisane. Tak ta nauka Pisma Świętego głęboka jest, mówi święty Augustyn. Bych się jej był od młodości aż do zgrzybiałości z wielką pilnością, z wielkim dowcipem uczył. Wszedł się tam, gdzie bych przestał, tam by mi dopiero począć potrzeba. Byś nadalej w niej zabieżał, jeszcze u kresu stoisz. Dziwna rzeka, Pismo Święte, mówi święty Grzegorz, i tak miałka, iż w niej baranek to jest prosty i nieuczony brodzić, i wielbłąd w niej to jest uczony i doktor pływać, i zatopić się, pyszny heretyk, może. Pismo Święte, mówi święty Augustyn, trudnością z pysznych się heretyków śmieje, głębokością i pilnego straszy, hojnością i wielce uczone karmi, łagodnością i prostym obrok swój daje. Rozmiłuj się czytania Pisma Świętego, a rozkoszy świeckie porzucisz. Wtóre. Przypatrz się, jako też to omylna rzecz jest, co mówi Ruś z swymi Grekami, iż grecka Biblia od 70 tłumaczów wzięta lepsza jest niż z żydowskiego języka, jakiej łacinnicy używają przełożona. Widzisz, iż sam Metafrastes Greczyn o tym świętym Lucjanie pisze, iż grecka już była popsowana i sfałszowana, a do żydowskiej się uciekać musieli. Toż się i w Nowym Testamencie działo. Grecki jest od heretyków, których na więcej od Grecji było, tak zepsowany, iż się do łacinników po naprawę uciekać musieli, gdzie cały dochowany jest Nowy Testament, gdzie takiej mocy kacerstwa nigdy nie miały. Trzecie. Nauczcie się i wy, rodzice, tak dziateczki swoje z młodu do zakonu Bożego, na przykład tych dwojga dziatek na wyznaniu Chrystusowym umorzonych, przyuczać, żeby, czego Boże uchowaj, gdyby w pogańską albo heretycką rękę wpadły, zatrzymać się przy świętej wierze umiały, a posty wzięte od katolickich rodziców zachowując, Chrystusa w niewinności wyznawały.